Clean is good, sanitized is better. Radek, na pewno po takim spotkaniu jest smutek i żal. Mecz, który na pewno dostarczył niesamowitych emocji. Spotkanie, w którym brakowało chyba przede wszystkim nam szczęścia, bo wielokrotnie gdzieś ta piłka zatrzymała się na obręczy i brakowało chyba centymetrów, żeby w tym półfinale się znaleźć. No tak, ciężko. No, prowadziliśmy 2-0. Skuteczność nas zgubiła dzisiaj, bo za 3 nie trafialiśmy. Ale te mecze numer 5 takie są zazwyczaj. Myślę, że przegraliśmy tą serię w tych dwóch meczach u siebie, bo w trzecim meczu prowadziliśmy 12, w czwartym meczu też tam mieliśmy szanse swoje, tylko też nie trafialiśmy i myślę, że to u nas w domu ta seria się rozegrała, po prostu tam ją przegraliśmy. Na pewno ta skuteczność dzisiaj zawodziła, szczególnie w pierwszej kwarcie, w połowie drugiej, bo końcówka już należała do nas. To wynikało z silnej defensywy Opolan, czy trochę z tego ładunku emocjonalnego przed tym spotkaniem? No myślę, że z tego na pewno, bo Opole miało gdzieś tam no, dobry sposób na nas, bo ciężko nam się z nimi grało. Plus te emocje na pewno grały swoją rolę, bo gdzieś tam no, w sezonie mieliśmy na pewno dużo lepszą skuteczność, a w tych dwóch meczach no, poniżej oczekiwań na pewno rzucaliśmy. Radek, jaki to był generalnie sezon? Bo było wiele takich pięknych momentów, w których sprawialiśmy niespodzianki. W ćwierćfinale wszystko dobrze się układało i chyba ta ćwierćfinałowa batalia trochę zamazuje obraz tak naprawdę całego sezonu. No tak, tak. No, myślę, że no, ogólnie sezon cały no, był udany, bo na pewno nikt nas nie stawiał tak wysoko, jak doszliśmy. Większość ludzi mówiła, że możemy mieć problem w ogóle z zrobieniem play-offu. My zajęliśmy 5. miejsce. Mieliśmy dużo problemów z kontuzjami. Chłopaki, ci, którzy gdzieś tam młodzi przyszli, zrobili bardzo duży postęp, więc to też jest brawo dla nich. Plus no, w tym momencie, gdy mieliśmy to 5 rzędu porażek, podnieśliśmy się i to też nam się brawa należą, bo na pewno możemy sobie powiedzieć, że zawsze walczyliśmy do końca i tego nam nikt nie odbierze. Czy jest smutno, jest nam na pewno żal, ale chyba trzeba to przekuć w taką sportową złość, no i w kolejnym sezonie no, powalczyć o coś więcej. No tak, porażki mówi się, że najwięcej uczą, więc no, przegraliśmy, ale no, w sporcie to jest piękne, że no, przegrywa się, ale zaraz jest okazja po prostu, żeby się odegrać i 3-4 miesiące jest kolejny sezon, będziemy ciężko trenować i walczymy na nowo.